Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, ja Mroczny Malaga. Jak widzicie, zacząłem robić dzienne, dzisiaj ostatni dzienny, tutaj odbieram od Fedrille, mamy dwie minutki ekstra, pięknie, pięknie, odebraliśmy, czyli dwa dzienne zrobione, wspaniale, dwie minuty jeszcze zostały. Tak, to tak na wstępie, zacząłem dzienne. Kolejna kwestia, zauważyłem, że kurczaczki, nie podobają wam się moje filmiki z herosików przyspieszone, no tak mówiliście, że raczej średnie, że z głosem byłoby fajniej. Później wrzuciłem filmik z Dedanka, no to kurczę, też było źle, że nie, bo rybak tak robi, ty tak już nie możesz, nie, to już tylko rybak robi, a ty to robisz źle, byku, więc najlepiej tego nie rób. No widzicie, moi drodzy, ja tu wyszedłem wam naprzeciw, bo myślałem, że w sensie dużo osób mnie prosiło o to, żeby właśnie była w filmikach muzyka, że te miksy herosów to powinno być szybkie, dynamiczne, z muzyczką i tak o, nie? A jak wrzuciłem te dwuminutowe, no to było, że nie, byku, słabo, przydałoby się dłużej. Były też jakieś komentarze, że lepiej z moim głosem, no i kurczę, wiecie co? Możemy do tego wrócić jak najbardziej, bo dla mnie to jest nawet na rękę, bo przy tamtych filmikach to trzeba było się troszeczkę napocić, bo cały ten montaż chyba trwał ponad godzinę chyba z tym wszystkim. No ten jeden filmik taki dwuminutowy, żeby zrobić to samo montowanie, to ponad godzinę, więc no w sumie mogę robić takie dla was 8-minutowe, jak dla mnie spoko, więc rozpoczynamy dzisiaj odcineczek. Proszę, pierwsza dwójeczka, Arteniusik, zbijmy sobie na turce tak honorowo pierwszą dwójkę, diamencik, no i pusta, masz ci los, kurde, zawsze pialu w oczy, ajajaj, dobra, obczajmy jeszcze czajdzika, jak nie będzie czajdzika, to... Czekajcie, ja mam tu jeszcze TP. Oczywiście, że mam. Dobra, tu jakiś Wenuś. Nie wiem, za ile dwójka. Więc tepnijmy sobie na Wenerkę. Wenerkę chciałem powiedzieć. Sybilkę oczywiście. No, oczywiście, że na Sybilkę. I tutaj obczajmy. Ostatnio z Sybilki spadła leguwa dla Shinzo. Łapki. Kurde, maladze zawsze, jak to wspomniałem wcześniej, piach w oczy. No i ponownie lipa. O! Chociaż jajeczko. Okej, myk. Ja zwykłe. Dobra, może nowa dwójeczka. I ponownie pusto. Elegancko mam tutaj obłąkańca. Bierzemy go od razu na fy. Nie ma co tutaj przedłużać. No, żeż ty dziadu. Naszyjnik kolejny. Fajnie. Proszę Państwem, kościej piekielny zresztą, szybciutko na fy, nie ma co przedłużać, średni worek złota, dzięki byku. Okej, Arteniusz już zrespił tutaj trzech chętnych, proszę Państwa, kto wylosuje Arteniusa? Jest, Malaga, ale spokojnie, nie odchodźcie od odbiorników, bo lecimy po pewnego heroska. Po heroska, czekajcie, gdzie on będzie? Zajazd Umbara. O, to tutaj. Elegancko. No i mamy miecia. Tutaj placek ziemniaczany znalazł. Dobra, zap. Lejemy go od razu. Kurde, pusty. Panie, idź pan. Dotarliśmy na Chukera. Spróbujemy go tutaj praktycznie na fy. O, i teraz można szadzi. No i elegancko, 100%. Chuker zajęty. Rozstawiam sobie tutaj postki pomału na E2-czkach, żeby było ciekawiej, bo heroski wszystkie wybite. Burkot oczywiście oddaje nic, może... Czekajcie, gdzie ja tu stoję? Aj, stoję tutaj, ale tu Kriseł. No Kriseła nie nawalę, ewidentnie nie nawalę. Przenieśliśmy się na nieco mniej prestiżową E2-czkę. Trudno. Już widzę, że tutaj Chukerek nam zeruję, to szybko sobie lognę i zbijemy go na fy. To jest Chukerek? Ej, nie ma go. Elegancko. Odczekałem, żeby nie było plus 3, no nie będę tutaj zgrywał takiego kozaka. O, kolec. Ale tam tak to idzie całkiem, no 100% za każdym razem, przyjemnie.
Ponownie jest Artenius. Trzy osoby do koryta. No i Zidari tym razem losuje. Ja pitole. Dobra, ale nie ma tego złego. Na Nexosie już się dwójki respią, więc szybki relog. Jest i pan Czuker. Dobra, weźmiemy go tu sobie elegancko. Dajmy szadzi. I myk. Jakiś jęzor, to niepotrzebne. Pan Burek, może jakiś naszyjnik, ORK. A, nie tym razem, byku, jakieś zwyklaki. Dobra, zostało jeszcze na Nexosie ciutek. Zbijem sobie ciuta. No pewnie, że stoi. Proszę bardzo. I herobutki! To nieźle, kurde, ja z ciuta nigdy żadnego hera nie zlatałem. Na Zemynie ani na Nexosie, więc... Pogchamp! Dobra, teraz można jakąś zemynkę w sumie. No, obczajmy E2-eczki. I jest tutaj dwóch graczy MT for funny. Wyczuwam tu jakiegoś czajdzika za moment. No i ekstra! Genialnie, Malaga wyczuł E2-eczkę. Tutaj Jetrosik też podbija. Nie wiem, czy mają grupę, czy solo. No i elegancko, Malaga górą. Trzy zwyklaki, więc średnio, dobra. Ciśniemy werę. O, tutaj Jetros skomentował żal. A ja tu jeszcze dopiszę, .pl. Albo dobra. No, beka. I pięknie, ciśniemy po wenerkę. Zdążę, kurde, losowanko. A szlak by trafił to wszystko, no. Dobra, nie wiem, Jetros, kurde, ja. Ha, ez. Pięknie. I okej, teraz tak na spokojnie. E2-eczki pozbijamy na Nexosiku. Szybciutko czukerek. No proszę, uniacz, elegancko. A teraz może Burek, coś ciekawszego odda niż zwykłe. Tutaj czukerek tak rozpoczął dość poważnym locikiem, uniaczem. No, bere, no co tam oddasz, byku? A ty jak zwykle, gówno. Dobra, może ciutek. Ciutek ostatnio hero oddał. No to teraz, no nie liczmy tutaj na jakieś fajerwerki, ale zobaczymy. Nie liczyłbym na jakieś fajerwerki. No właśnie, tytoń. Ale buty są. Ponownie Nexosik, 3 dwójeczki do zbicia. Lodowa, szadzi i fy. No i dupa, no. Dobra, może Burek. No Burek nic nie oddał. No Czuker oddał uniacz, ciutek oddał herko. Burek, masz coś do oddania teraz? Ja pitole. No nic, lipa. Dobra, ciuta, to jest mądre. Elegancko ciutek stoi, szybciutko. No i kaszana. Artenius już zrespiony, dwóch losuje, 50%. Proszę, teraz... Kurde, no! Szlak by trafił te dwójki. Kochani, za 3 sekundy nadupcamy tego paladyna. Albo dobra, czekajcie, nadupcymy go od razu. I zbijemy dwójeczkę, elegancko. Tak, trzymaj Malaga, dobrze byku. Teraz idziemy cisnąć na Wenerę. Elegancko, Wenerka już tu na mnie czeka. Hyc. I co odda? No i złoto. A na drzewie mamy łośka, elegancko. Kurde, co to się stało? Co on taki tankowny? Krytyczną sobie zakupił, skubany farciarz. Proszę, jakie łapeczki zlotała Malaga, kurde, nie fart ciągle. Jeszcze się leka, no kurde, no i same uniki, no co za farciarz, no. Jeszcze tatu przyszło. Dobra, no kurde, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pod rząd, no gościu, weź umrzyj w końcu, no nareszcie. Okej, tutaj E2-eczki na Nexosie już czekają elegancko, dajmy szadzi, jakiś ozor, dobra, tego to nie trzeba. No i co, to chyba będzie ostatnie już takie przelecenie po E2-eczkach, chociaż może jeszcze jakiegoś herosika znajdę, może tak herosika na koniec, odcineczka, tutaj jakieś śmietki, to nie fajnie. Dobra, co tam jeszcze zostało, ciutek został, dobra, elegancko, no co tu ciutek, oddasz, byku. Nic, ja pierdykam. Jeszcze tutaj elegancko udało się Zorinka wyhaczyć. Wenuś ponownie powrócił, proszę bardzo. A chciał lognąć skubaniec. Co tutaj siadło? Oerka usiadła, bo blok był, tak to by poleciał. Dobra, Wenuś, diamentowa. O, elegancko. Okej, tutaj już ostatnie bicia. Heroska nie udało się znaleźć, szukałem przewa, ale... Mapkę przede mną typo zajął i zbił beze mnie. Więc przykra sprawa. Dobra, Burkok, wariacie. Co masz dla mnie? Oczywiście nic. Czekajcie, to jeszcze z Mondę. Tak, Mondę trzeba zbić. Ciutka. No, ciutek. Dawaj, może jakaś leguwa.
Aj, tytoń tym razem. Okej, okay, dzięki kochani za oglądanie. Jeśli ktoś dotarł do końca, to szacuneczek, szacuneczek. Subik, dzwoneczek, wiadomo, jakaś łapeczka w górę, komentarzyk i do następnego. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.